better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus come to town. Santa Claus come to town. Santa Claus is coming to town. Hej, hej, kochani, witajcie w 13 Vlogmasie. Dzisiaj u nas jest niedziela i dzisiaj odwiedzają nas rodzice, ponieważ mają remont kuchni i zaprosiliśmy ich na obiad. No i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mieszkamy tutaj 3 lata, jesteśmy małżeństwem 2,5 roku, a na obiad przychodzą po raz pierwszy, tak wiecie, bez okazji. No bo przychodzili na różne urodziny i takiego innego rodzaju imprezy, ale także przyjść po prostu na obiad niedzielny, to zawsze my jedziemy do nich. Babyczki leżą sobie na macie. A tutaj ogólnie trwa wielkie sprzątanie, krzesła stoją na stole, Marcel od rana gotuje obiad, ja ogarniam całe mieszkanie, także wielkie przygotowania do przyjazdu teściów. I poszli, zostaliśmy sami. Przynieśli też własnoręcznie wędzoną szynkę. Także obiad ewidentnie się opłacił, prawda, Marcysiu? Szynka nie chodzi piechotą. Ty jeszcze taka domowa? Myślę, że wyszliśmy na zero. Sobie zapiadam. Dzieci śpią. Możesz pokazać dzieci. Ale nie było tak kolorowo. Niestety musiały pokazać, że to one rządzą tym domem. Pokorzystały z tuli pierwszy raz. O, właśnie, proszę. Dzieci śpią. Cześć, Rupuś. Bujamy się, co? Testujemy nosidło. Wcześniej był Remuś w nosidle, a teraz jest Rupert, który nienawidził chusty. Ale chyba jest okej. Okay. Rupuś! Rupuś! Co masz tam? Tam tata? Tutaj się Remuś tam trochę. Nie wiem, czy on się bawi głosem. Czy ma chrypę. Krzyczał dzisiaj sporo. I może stracił głos, bo trochę. Ale krzyczał. Często krzyczy sporo, a stracił głos po raz pierwszy. No teraz tak jakby trochę nasz kij coś łapie, jakiś wirus, co się może jednak mu zaszkodziło na gardełku. Może jednak nie będzie szczepień w czwartek. Się okaże. Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli, mogę wstawić muzyczkę. Ale ja chciałem coś powiedzieć. Będziesz wstawić muzyczkę. Mówię, dlaczego nie można jeść w tuli? Dlaczego nie można jeść w tuli? Zademonstruję. Proszę, kawa jak pierniczka. I kruszy się dziecku na głowę. Dlatego ani podczas karmienia piersią, ani w tuli. Nigdy nie może kobieta zjeść. Może. Tylko szkoda jest taka, że dziecko ma pokruszone na głowie. Ale... Ja, arbuza to w ogóle nie polecam. Bo się lepi. Okruszki można strzepnąć i pokorzymy. Czekaj, mi się to dziecko wkurza. Co się dzieje? Już dość. Tak? Idziemy na drzemkę, tak? Dobra, to już idziemy. Dzień dobry! Pierwsza najważniejsza rzecz. Dowiedzieliśmy się, co to jest. Tak, także rozwiązanie zagadki. Dzięki wam. To jest czyścik do okularów. Nie wiem, jaki ma to sens. Ale naprawdę okulary są czyste. Oczywiście można je wyczyścić też za pomocą szmatki. Ściereczki. Tak samo. Jeżeli nie lepiej. A więc jesteśmy tutaj dzisiaj, zebraliśmy się razem. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Ponieważ obudziliśmy się z ręką w nocniku. Nie dosłownie. Nikt nie miał ręki w nocniku. Jeszcze nie mamy nocnika.
Kiedyś tak może być. Dziecko no takie zabawne. Zakładam, że kupimy kiedyś nocnik. Nie, nie. Chodzi mi o to, że posiadanie nocnika. Chodzi mi o to, że obudzisz się z ręką w nocniku dosłownie i obudzisz się, niby się śmiejesz, ale się śmiejesz. Każdego wieczoru od kilku dni okazuje się, że nie mamy wcale materiału, ponieważ mieliśmy tak absorbujący dzień, no że jakby spędziliśmy go na przeżywaniu tego dnia, a nie na nagrywaniu go. Więc dzisiaj opowiemy Wam historię, o którą wielokrotnie pytałyście i na Instagramie, i w komentarzach, czyli historię tego, jak się poznaliśmy, no i ogólnie naszego związku, narzeczeństwa, a także ślubu. Oczywiście w skrócie, nie będziemy Wam teraz tutaj streszczać 10 lat. A może byście chcieli? To był kwiecień, 2010 rok. No i mieszkaliśmy na tym samym osiedlu. I jakby wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ja wiedziałam, że tam gdzieś mieszka Marcel, bo mieliśmy wspólną znajomą. Tą znajomą, z którą teraz chodzę na spacery, z jej córeczką Lilianą, tak w ogóle. No i wiedzieliśmy, ty też wiedziałeś, że ja gdzieś tam jestem, że się koleguję z Anastazją, ale nigdy jakby nie było okazji, żebyśmy się spotkali, mimo tego, że Anastazję znałam już wtedy 8 lat. Nie przychodziła na osiedle po prostu. No nie przychodziłam do nich na osiedle, Anastazja mnie nie brała do drugich znajomych. Ulicę obok, tak naprawdę, ale nie łączyły się nasze znajomości. Nie, chociaż nie. No i tego dnia, to było kilka dni przed moimi 18 urodzinami, Marcel przyszedł z kolegą pod klatkę koleżanki, gdzie właśnie siedzieliśmy wszyscy. Siedzieliśmy z Anastazją, siedziały jeszcze takie dwie dziewczyny. I zapytałem, czy miałby może ktoś legalnie za pieniądze pożyczyć legalny Windows? A mi się wydawało, że mi się gdzieś wala po domu płyta z Windowsem. No więc powiedziałam, ja mam. Ja pożyczę legalnie Windowsa. No i w sumie tutaj trochę pojawia mi się dziura, bo nie pamiętam, jak my tutaj od pożyczenia Windowsa przeszliśmy do tego, że później pisaliśmy SMS-y cały czas, bo to były czasy, kiedy trzeba było wykupić pakiet sobie na przykład tam, na przykład za 10 zł. Był pakiet nielimitowanych SMS-ów na miesiąc, albo nawet to było 1000 SMS-ów. Już teraz nie pamiętam. Pisaliśmy SMS-y non-stop, ale jak my przeszliśmy od tej rozmowy pod klatką koleżanki do pisania SMS-ów? W każdym razie mijały miesiące i już przy wakacjach mieliśmy taki kontakt bardzo bliski, że wtedy się oglądało filmy na PlayTube, bo wtedy nie było Netflixa. Też ani legalnie. I pamiętam, że przychodziłeś do mnie i oglądaliśmy Efekt Motyla. Bo ja Cię odprowadzałem do szkoły też rano i czasami oglądaliśmy przed szkołą albo coś. Nie, przed szkołą nie oglądaliśmy, no co Ty, to byś musiał do mnie o 4 nad ranem przychodziłem przyjść. Przychodziłem o 6, pamiętam kiedyś. Pamiętam, że przychodziłeś, bo ja miałam autobus do szkoły 6.22, no i przychodziłeś do mnie o 6 rano. I odprowadzałeś mnie na przystanek autobusowy. Tak, i siadłem do szkoły. Tak, a ja, wiecie, żeby nie robić przypału, to malowałam się samym podkładem, żeby mam taką nieskazitelną cerę. I potem malowałam sobie rzęsy i tam robiłam. No ale żeby nie było przypału, że ja jestem bez makijażu, ale taką mam właśnie piękną cerę nieskazitelną. Miałeś urodziny 16. To na wakacje. Przed w ogóle odprowadzeniem do szkoły. Wtedy się pierwszy raz całowaliśmy, pamiętam. No i właśnie kilka dni po Twoich urodzinach, nie wiem czy Ty to pamiętasz, byłeś u mnie w domu i oglądaliśmy Króla Lwa i pisałeś do mamy SMS-y, że miałeś być o 22. Pisałeś do mamy: mamo, słuchaj, spóźnię się, nie będę o 22, tylko spóźnię się tam, no bo chcieliśmy, wiecie, bo chcieliśmy jak najwięcej siedzieć razem, chcieliśmy tego Króla Lwa dokończyć i Twoja mama nie odbierała telefonu i nie odpisywała na SMS-y i zadzwoniła 22.01 i powiedziała: ha, masz karę! I się rozłączyło. Koniec rozmowy. No i co, później minęły wakacje, w ogóle byliśmy tacy, wiecie, słodko pierdzący, denerwowaliśmy wszystkich na osiedlu. Byliśmy na jednej imprezie, to kolega nazwał nas butaprenem, bo cały czas się przytulaliśmy i całowaliśmy. No i później zaczęliśmy być razem, bo ja poszłam do 3 liceum, miałam taką koleżankę, no i mówię tej koleżance, że no słuchaj, że jest właśnie Marcel, ale że się przyjaźnimy i w ogóle jest tak super, że możemy gadać całymi wieczorami, całymi dniami, spędzamy całe dnie i on chce ze mną bardzo być, bo to było takie: bądź ze mną, bądź ze mną, bądź ze mną, no proszę, 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 bądź ze mną. Ona kłamie, nie było tak. Ja na początku właśnie nie chciałam w te wakacje. Mówiłam, że nie, Marcel, jesteś ode mnie młodszy w ogóle, poza tym ja zaraz idę na studia do Szczecina, że nie, to bez sensu i w ogóle. Było coś takiego, pamiętam. No. Co to w ogóle za przyjaciel, się co chwilę całowaliśmy? Tak. No bo to była friends with benefits. Tak, tak.
No i ta koleżanka powiedziała, że jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Ona organizowała swoją osiemnastkę 17 września i ja mówię, dobra, to poczekam do tego 17 września, te ponad 2 tygodnie i jak za 2 tygodnie dalej będę miała takie myślenie, że dalej chcę być w związku z Marcelem, to tego 17 września się go spytam o chodzenie, bo on już się mnie przestał pytać o chodzenie, bo już się spytał tyle razy, ja mu tyle razy odmówiłam, że stwierdził, umarłem w środku, już tak, po prostu... nie ma sensu. Po co marnować Chiny? I byłeś u mnie wieczorem, dzień przed tymi urodzinami i wieczorem się Cię spytałam, czy chcesz ze mną chodzić 16 września. 15? 16. Okej. Dobra. Kot je ziemniaki. Kot je ziemniaki, złazi kot. Kot. Złazi kot. Zły kot. Już. Później poszliśmy na studia. Znaczy ja poszłam na studia. I to był taki czas, kiedy widywaliśmy się tylko na weekendy. Ja chyba co weekend pamiętam, że przyjeżdżałam. I nawet w poniedziałek wracałam jakimś autobusem o 4 nad ranem, żeby iść na zajęcia na 8. Żeby tylko jeszcze tą ostatnią noc być w Gorzowie, żeby tą ostatnią noc jeszcze być z Marcelem. A nie, wiecie, wracać w niedzielę wieczorem. I tak samo jechałam w piątek od razu po zajęciach. Nieważne, że jechałam na przykład o 21 i byłam w Gorzowie o 1 w nocy, nieważne. Ważne, żeby przyjechać jak najszybciej i wyjechać jak najpóźniej. Miała farta, bo autobus, który tam jeździł ze Szczecina do Gorzowa, Sygibus, bardzo miły pan go prowadził tak. W każdym razie. Zawsze, jak zawoził Marzenę, to akurat on był moim sąsiadem na wiosce. I przywoził pod samą bramę do domu. No i to było tak, że my jakoś tak, wiecie, rozmawialiśmy, że ja byłam na tym położnictwie, no to Marcel poszedł na ratownictwo medyczne, bo jakoś tak, nie wiem, tak sobie to uroiliśmy, że ty też będziesz pracował w służbie zdrowia. No nie wiem. No ale to się w sumie nie okazało, że to jest twoja droga życiowa. Nie, to trzeba mieć powołanie. Naprawdę ktoś musi lubić, w sensie powołanie, to nie jest kościół, ale no, ktoś musi po prostu lubić to, co robi, bo jednak spotyka się człowiek za małe pieniądze, z brakiem szacunku, z ciężkimi pacjentami, no, z żulami cały czas. A teraz w epoce COVID-a to naprawdę jest strasznie, myślę tam. Czerk mieszkania razem w Szczecinie. Mieszkanie wynajęliśmy. Coś nam się tutaj sfarciło, bo wynajęliśmy pokój tak naprawdę. I to po taniości? Przez chwilę 700 zł płaciliśmy. Tylko? Tak, i składaliśmy się po 350 i mieszkała z nami druga para, dorośli ludzie. 27, jakoś coś takiego, 27-28 i zaraz mieli brać ślub. Tak, bo oni byli świeżo przed ślubem, mieli na lodówce przyklejone jego plan treningowy, żeby schudnąć do ślubu, pamiętam to. No i oni się w ogóle strasznie wkurzali na nas. No wiecie, tak, dzieciaki. Nagle się wprowadzili, oni tak. Tam w tym mieszkaniu mieszkali parę lat sami, coś tak. Takiego. I nagle się wprowadzamy i zaczęli nas uczyć, że tak. jak zmywamy naczynia, to później trzeba wyszorować też... tą taką ociekacz. Ociekacz trzeba tak. Wyszorować za każdym razem, a my tego ostatnio zrobiliśmy i tak, tak. Dalej. No i wiecie, tak nas upominali, jak takie dzieciaki cały czas. Byliśmy dzieciakami, no nie umieliśmy jeszcze żyć jakby jako tak dorośle. Ja wcześniej 2 lata mieszkałam w akademiku. W akademiku to... jak się papier toaletowy skończył, to się ludzie podcierali tą taką, wiecie, rolką tekturową. Kot chce rozpakować kalendarz adwentowy. Czemu cały naraz? No więc no, trzeba było nas nauczyć porządku, no i niestety trafiło na tych biednych ludzi. I oni się wyprowadzili. No mieli dość. Nie, wzięli ślub. Mieli dość, szukali mieszkania w tak, Polsce. Tak, no i szukali mieszkania, oni się też o wejwika starali. No i się wyprowadzili, znaleźli sobie inne mieszkanie i my zostaliśmy w tym mieszkaniu sami. I płaciliśmy 700 zł, mieliśmy dwupokojowe mieszkanie. Przenieśliśmy się w ogóle jeszcze do ich pokoju, który był większy. No i w ogóle sobie tam, wiecie, urządziliśmy 2 pokoje, meble sobie rozłożyliśmy, naprawdę było super. No i tam mieszkaliśmy do końca tak naprawdę. Wyprowadziliśmy się, jak ja skończyłam studia. Pamiętam 5. rocznicę, pojechaliśmy do Gdańska na tą 5. rocznicę. Zjazd ludzi internetu w ogóle do Gdańska pojechaliśmy. Była tak. Czarnecka i... Tak, była Karolina Czarnecka, był tak Cezik. Śmieszna jest historia z tym, że Marzena zrobiła sobie z każdą osobą, która tam była zdjęcia, ja wykonałem zdjęcie. I za każdym razem to zdjęcie nie wyszło. Raz tak. Z Ogińskim nagrałem filmik. Zamiast zdjęcie. Raz był taki flash, że... Cezik taką twarz miał i może na też jakąś taką tak. Niekoniecznie. A raz jak byli ci z Abstrahuje, czy z 5 osób na... Abstrahuje. Tak, to zrobiłeś mi takie zdjęcie flashem, że rozświetliło, masny to był, rozświetliło mu twarz całkowicie, że w ogóle wiecie, to może być każdy. No i robiliśmy sobie zdjęcia na plaży i chyba wtedy nam się spodobał Gdańsk, że pojechaliśmy sobie tramwajem na tą plażę.
Ale ja wiem, jak to jest, że jak się mieszka w mieście, w którym jest morze, to się nad to morze nie chodzi. Jest też tak, ale możesz jechać tramwajem na plażę. Ale w ogóle Gdańsk jest piękny. Jest jednym z najładniejszych miast w Polsce. Tak, jest naprawdę cudowny. I już kilka razy byliśmy w Gdańsku od tamtego czasu. Kilka razy. I jak babyczki się już będą nadawać, to też sobie z nimi pojedziemy. I później się właśnie rozstaliśmy. I to było tak naprawdę dużo rzeczy się nagromadziło. Bo ja chciałam iść na magisterkę do Szczecina, tam gdzie Marcel studiował. Na początku było cały czas mówione, że nie otworzą kierunku, nie otworzą kierunku, nie otworzą kierunku. Z papierami było coś nie tak. Ja przyniosłem papiery twoje. Tak, ty przyniosłeś papiery, ale ja źle wypełniłam taką ankietę w internecie. I pani, która Marcel przyniosła te papiery, i pani mówi, nie, i tak nie otworzą kierunku, bo powinno być 14 osób, a jeszcze pani jest pierwszy, także na pewno nie otworzą, i ona nawet nie zajrzała. Ale właśnie ja je zostawiłem, ona nawet nie zajrzała. Tak. A gdyby zajrzała, to by zobaczyła, to by zobaczyła, że ta ankieta jest źle wypełniona. W każdym razie oczywiście przyniosło te 14 osób i otworzyli kierunek. No i ja na drugi dzień przyjeżdżam do tego Szczecina, bo wtedy ja nie przyjechałam, tylko po prostu ty te papiery zawiozłeś. No i pani mówi, ojej, no właśnie tak się zastanawiałyśmy, czy myśmy kogoś nie odrzuciły. Ale to niech się pani nie martwi, zaraz panią dopiszemy, ma pani wszystkie dokumenty, wszystko super, żaden problem. No i po czym bierze te moje papiery, patrzy, a tam ten nabór właśnie, ta ankieta. Bardzo dużo przepłakałam i poszłam na magisterkę do Poznania. Co ostatecznie, jeżeli patrząc pod względem edukacji, no to było naprawdę dobrym posunięciem, bo uczelnia w Poznaniu była no, o wiele lepsza, wykładowcy byli o wiele lepsi, że ja porównuję z licencjatem i o wiele bardziej mi się podobało na magisterce niż na licencjacie. No ale było to trudniejsze, no bo Poznań jest dalej, dłuższe były dojazdy, więc to było trudniejsze. To był jeden z czynników, przez który się rozstaliśmy właściwie. Bo no po pierwsze, wiecie, na weekendy, na które Marcel przyjeżdżał do Gorzowa, ja jechałam do Poznania, więc zamiast się widywać na te weekendy, na które się widywaliśmy przez 2 lata, jak ja studiowałam, no to odchodziły, bo ja byłam w Poznaniu. Dodatkowo zaczęłam pracę w restauracji jako kelnerka i no głównie pracowałam na weekendy. Pracowałam do 1 w nocy. Restauracja była czynna w piątek i w sobotę do 1, więc wiecie, zanim policzyłam kasę, zanim tego, no to była 2 w nocy. Z 4 weekendów w miesiącu mieliśmy 1 albo 2, w które mogliśmy się spotkać. Pracowałaś ponad tyle, no. Rozstaliśmy się na 1,5 roku, ale to też było, wiecie, takie rozstanie, że my tak naprawdę przed tym rozstaniem dość dużo się kłóciliśmy, a po rozstaniu mieliśmy lepszy kontakt niż przed, bo cały czas pisaliśmy, cały czas na gadu-gadu, cały czas na telefonie. Jak Marcel na przykład mówił, dobra, musimy urwać kontakt, bo każdy z nas powinien ruszyć w swoją stronę, bo jak będziemy pisać, to się nigdy od siebie nie oderwiemy, po czym za 4 dni jedno z nas pisało, hej, co tam u ciebie? A my nie mieliśmy urywać kontaktu? No mieliśmy, ale w sumie może spróbujemy za 2 tygodnie, bo w sumie nudzę się, to tak napisałem do ciebie, może co tam. Te 1,5 roku dało nam taką 100% pewność, że jesteśmy dla siebie stworzeni i że po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez siebie. I mimo tego, że nawet nie byliśmy razem, to i tak byliśmy razem. Nie, kłóciliśmy się po prostu. No kłóciliśmy się wtedy. Bo oboje generalnie jesteśmy, tak. Nie widać tego, ja jestem haha, tu śmieszny, Marzena taka miła, ale my jesteśmy trochę jak włoskie małżeństwo, tak. Oboje nie hamujemy temperamentu i jedno zaczyna krzyczeć, to drugie krzyczy, tak. I nie ma spokojniejszej osoby w związku, żeby ktoś zahamował. Nie, my jesteśmy zbyt podobni niestety pod tym względem. W sierpniu? Albo 6 września, przepraszam. 16 września zaczęliśmy być pierwszy raz razem, a 6 września wróciliśmy do siebie i 17 września wyjechaliśmy do Holandii na 2 tygodnie, do Kasi. Do Kasi Hagen. Tak. Znacie ją z vlogów może? Ma na YouTubie kanał Kasia Hagen. Wróciliśmy z Holandii, to od razu zaczęliśmy szukać mieszkania. Wynajęliśmy mieszkanie. Wprowadziliśmy się 4 października do mieszkania, a 7 października adoptowaliśmy Efi. Także zobaczcie, jak to w ogóle szybko poszło. Adoptowaliśmy. Za pieniądze. No i później się zaręczyliśmy już. Nie, to chyba za rok. Po roku, nie? Tak, tak, po roku. W 2017, w listopadzie, albo w październiku. Jechaliśmy na koncert Akantusa. Tak, i w Gdańsku. Bo generalnie bardzo lubimy Akantus. Byliśmy na 2 koncertach. Napisałem nawet do Bartka Kozielskiego, reżysera, czy pomógłby mi jakoś z oświadczynami. Jakoś tam na końcu występu albo coś, ale Bartuś niestety nie odpisał. Nie udało się. Także po prostu zaręczyliśmy się w Gdańsku, nawet dokładnie pamiętam w której bramie. No i to jest tak, że ja wiedziałam, że to będą oświadczyny. I Marcel szukał najbardziej odludnego miejsca, takiego wiecie, żeby nikt nie klaskał. I było zimno, no to bo to był listopad. Albo październik, nie pamiętam. Zimno, bo byśmy szli w restauracji, gdzie tam płomyczki. Tak, już staliśmy bardzo długo pod tą fontanną Neptuna. I tak staliśmy tam i
To chodźmy sobie stąd, dobra? Idźmy. Byliśmy wzdłuż rzeki i czekaliśmy, aż w ogóle, wiecie, nie będzie żadnej żywej istoty i weszliśmy w jakąś bramę. Zaręczyliśmy się w tym październiku, listopadzie 2017 roku i w lipcu 2018 wzięliśmy ślub. I chcieliśmy to zrobić tak naprawdę, wiecie, jak najszybciej, żeby odbębnić. Nie chcieliśmy czekać 5 lat na salę, 4 lat na orkiestrę i w chcieliśmy ogóle... Chcieliśmy coś najtaniej, tak. A w ogóle to tylko rodzina na początek. Nic, żadnego wesela nie robimy, sukienkę marzona Zoje, które zamawiam, okej, okay, spoko, pójdziemy, odbębnimy, będzie okej. Okay. Zaprosimy rodzinę do restauracji i tak myślimy, kurde, trochę tych osób się robi. Tak, bo coraz wiecie, bardziej... chrzestny ma żonę, chrzestna ma męża, ma Marcela siostrę, rodziców, moją mamę. Kurde, te koszty i tak są duże, może zrobić jakąś małą imprezę przy domu. Catering, namiot, to ja, wszystko. I dalej podliczymy te koszty, wyjdzie nam już tyle pieniędzy, to nie, to za tą kwotę, to my już wyprawimy wesele w jakiejś sali, to w sumie, to po co my tego toja i to wszystkie tyle problemów, jak sobie w sali wyprawimy. Dobra, to szukamy dalej, ale że my chcieliśmy w stylu rustykalnym, a nie jakiejś takiej sali z... Glamour i tak dalej, wszystkim. Tylko chcieliśmy takie właśnie, wiecie, stodoła, jakieś właśnie takie lampeczki, dużo takich ciepłych świateł. Miało być po kosztach. I poszliśmy do tej sali i zaczęło się coraz grubiej, okej, okay, sala, to trzeba noclegi osobom, coraz więcej osób. I chociaż miało być na początku jakieś 30 coś, to zrobiło się nam i tak 90 mało. 90 osób ostatecznie było zaproszonych. Ale z racji, że to było w piątek, to dużo osób odwoływało, mówiło, że właśnie nie może wziąć wolnego, nie może wziąć urlopu i ostatecznie około 60. Piątek 13, to też ważne. Tak. No w każdym razie miała być cały czas po kosztach, Marzena już opowiadała o sukience, że miała 2 z AliExpress wybrane, poszła do salonu, kupiła 3, 4,5 chyba nawet. 4,5. Nie. Ona była 4,5 i była przeceniona i to była ostatnia sukienka w salonie i był jeszcze mój rozmiar, także to po prostu był znak, ja musiałam ją kupić, ona była stworzona dla mnie specjalnie. No i wróciłam do domu i mówię, nie Marcel, pójdę w tej sukience z AliExpress, a wiedziałam, że ona już jest kupiona i wiecie, jest zamówiona. Tylko miała być to taka niespodzianka, że Marcel mnie w dniu ślubu zobaczy w tej sukience z salonu. Myślę, żebyś nie ogarnął w ogóle, że ja mam co innego na sobie niż ta ładna ta sukienka z AliExpress. Tak byś pomyślał, taka ale niedroga. Ładna ta sukienka z AliExpress. Nie droga, ładna, nie rozumiem, czemu ludzie tylko w Chinach nie kupują. No właśnie tak by było. Bo kamerzystę też znaleźliśmy sobie za 2,5 tysiąca. No i taka, okej, kwota w porządku i on nam wysłał umowę. I w umowie była tabelka. Podziękowanie dla rodziców 500 zł. No podziękowanie dla rodziców, Marce, przecież my chcieliśmy właśnie takie podziękowanie w formie filmu, ale super, będziemy mieć problem z głową, nie będziemy musieli się zastanawiać, jakie podziękowanie. Czek. Dron w dniu wesela. No ujęcia z drona są takie piękne. Musimy mieć drona w dniu wesela. Czek. Teledysk ślubny. Teledysk ślubny jest w naszym kanale, widzieliście tak, go może. Widzieliście, możecie obejrzeć teledysk ślubny na kanale, tutaj mogę dać odnośnik do niego. Teledysk ślubny też był dodatkowo 500 zł. Drugi kamerzysta, promocja, 700 zł skreślone na 300. No taka promocja. Jak nie brać? Czek. No i ostatecznie skończyliśmy na 4,5 tysiąca za tego kamerzystę. Chyba tak jakoś. Tak. Jakoś. No w każdym razie i tak ze wszystkim, bo tak. Kamerzysta nam się strasznie spodobał, ze Śląska przyjeżdżał. Ale był super, ale naprawdę polecam. Był wart każdych pieniędzy. I w końcu wyszło tak, że musieliśmy wziąć kredyt. Na nasze wesele, bo trochę się zakopaliśmy w tych wszystkich. Ślub bierze się raz w życiu, musimy sobie pozwolić. YOLO. Więc z wesela po kosztach zrobiło się wesele z kredytem. Wyjdzie chyba długo ten film. Pisaliście pod ostatnim filmem, że chcecie długo, to proszę bardzo. Tak w ogóle to dajcie znać, czy podobają wam się takie pogawędki, bo nie wiemy, czy wam się to podoba, czy jednak vlogi głównie. No nie macie wyboru, bo z vlogami jest ten problem, że nasze trzeba dzieci... Trzeba pamiętać o nagrywaniu, kiedy dziecko płacze. Nie płacze. Jak płacze, to nie nagrywać. Tych ujęć jest mało, więc... Tak, bo wiecie, no nasze dzieci dość dużo płaczą i w momencie, kiedy akurat zasną albo świetnie się bawią, to my wtedy odpoczywamy i zapominamy biec po kamerę i nagrywać. Także taki jest problem z tymi daily vlogami, że no jakby takich ujęć trzeba szukać każdego dnia. A kiedy vlogi pojawiają się raz kiedyś, takich ujęć się zbiera i łatwiej jest zrobić vloga. Ale dotrwamy, spokojnie dotrwamy do tych świąt. Tak naprawdę, ile zostało? 11 dni, kochani. 11 dni do świąt, naprawdę. To Ej, już teraz. Marzena, kalendarze. Dzisiaj nie otworzyliśmy kalendarzy i dzisiaj jest 13, jest niedziela.
Więc okaże się, czy znajdę dzisiaj świeczkę. Czy miałyście rację w komentarzach, czy każdą niedzielę będzie świeczka. To co, najpierw sprawdzamy, czy ja mam świeczkę, czy co ty dzisiaj znajdziesz. Ty pierwsza zawsze. Dobrze, no to dzisiaj ciekawie, bo zastanawiamy się, czy po moją trzynastką jest świeczka. Tak, macie rację. Ale piękna, ta jest taka czarna. Jak zwykle widzowie mają rację. Ale ta jest piękna, naprawdę. Mój kalendarz jest coraz bardziej... męski. To może być w środku. Czujecie to napięcie? To coś miękkiego. Czy to znowu skarpety? To znowu skarpety. Nie, to krawat chyba. To jest zielony... czarny? Jakiś krawat z Mikołajem. No. On jest zielony czy czarny błyszczący? Chyba zielony, ale mamy tu słabe światło. Chyba zielony. Ho, ho, ho. No. Bardzo ładny. Nie masz koszuli do tego krawata. No dobrze, kochani. Chcieliście naszą historię związku, narzeczeństwa i ślubu. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście, że była chociaż trochę ciekawa. Dla nas to było w sumie fajne doświadczenie tak powspominać, bo kilka rzeczy rzeczywiście wyleciało mi z głowy. Minęło jak jeden dzień. Niby tak, ale to tak jak z dziećmi, że wiecie, wydaje mi się, że są z nami od zawsze, to tak samo mam wrażenie, że my jesteśmy zawsze razem i już nie pamiętam życia sprzed ciebie. No nie oszukujmy się, mając mniej 16 lat, to człowiek, no... Ile masz myślących lat? No tak jak rozmawialiśmy, że całe tak naprawdę takie rozumne życie jesteśmy razem. I tym pozytywnym aspektem zakończymy tego dzisiejszego vlogmasa. Obiecujemy, że od jutra zaczyna się nowy tydzień, i będziemy naprawdę więcej nagrywać tego, co się dzieje. Szczególnie, że szykuje nam się naprawdę bardzo, bardzo pracowity tydzień. Od poniedziałku do piątku każdy dzień mamy zaplanowany. Także dość szybko pewnie zleci, ale mam nadzieję, że też dużo ujęć będziemy Wam mogli pokazywać. Jutro, punkt 7, widzimy się na tym kanale. Trzymajcie się, kochani. Cześć! Zwamięcie.